Rączka gotuje, rączka gotuje. Lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Dzień dobry, dzień dobry. Witam się pięknie. Trzeba byłoby coś dobrego uważać, a dzisiaj poczynia to z panią Celiną Nierodkiewicz z ogólnopolskiego cechu rzeźników, wędliniarzy i kucharzy. Witam pięknie, pani Celino. Witam serdecznie, cała przyjemność po mojej stronie, będąc w takim towarzystwie. No znamy się już przeca dawno i zawsze nam coś dobrego wychodzi, więc dzisiaj też tak na pewno będzie. Pani Celino, dzisiaj pochylamy się nad drobiem. A jak pochylamy się nad drobiem, to muszę powiedzieć, dlaczego się pochylamy? Bo drób jest niskotłuszczowy, czyli ma małą zawartość tłuszczu. Bo drób ma wysoką zawartość białka. Bo drób ma minerały i witaminy oraz aminokwasy. Bo drób jest łatwo przyswajalny. No i oczywiście jaki? Bardzo smaczny. No i trzeba go jeść. Mamy tu drób taki ekologiczny, co zresztą widać po skórce. Jest lekko żółtawo. Pani Celino, ten czas świąteczny wymaga, żeby na stole pojawiła się dobra galareta, czyli ten balik drobiowy, a po naszemu kurczak w galarecie. Do tego zrobimy pasztet drobiowy i jeszcze rolady, ale drobiowe. Kurczak wygląda doskonale. Widać, że jest kurczakiem hodowanym naturalnym, a naturalny chów to oczywiście Polska. To co? Działamy. Działamy. Słuchajcie, kurczak ląduje w wodzie. Pamiętajcie, żeby ta woda była zimno. I teraz tak, jak idzie o nasze danie, będziemy dzisiaj robić dwa w jednym. To znaczy, mamy jednego kurczaka, z połówki zrobimy ten balik drobiowy, czyli kurczak w galarecie, a z połówki pasztet. Bardzo dobrze. No, żeby o jednej robocie, oczywiście, nie? Żeby wykorzystać wszystko, bo to jest ważne. To ja poproszę panią, żeby pani może te wielkie marchewy przepołowiła. I ospola cebula, żeby nam tu dobrze woniało, a wywar był super klarowny. Mamy też tu por, zielone części, domy, biało część. Słuchajcie, taki dobry wywar na galareta, czy nawet na rosół. U mnie, jak ważę rosół, to zawsze podwirg jest praktycznie towaru, czyli mięso, kości, warzywa, że niekiedy muszę tam styrkać kaś tam po bokach, bo już nie ma miejsca i wtedy to wszystko smakuje. Oczywiście. I bardzo powoli się gotuje, do tego trzeba dokładnie dodać. Listek bobkowy i woniące korzeni. Ciepujemy. Ja zawsze marchewka, pietruszkę również. Dzięki bardzo. Ciepujemy marchewa. Ta marchewka wykorzystamy też do naszego pasztetu, także spokojnie. Jest ją dość dużo. Do tego, kochani, 2-3 ząbki czosnku. Ja właściwie jak uważa rosół, to ja tam dowam wszystko, co popadnie. Ja również. Dowo pani pomidory? Nie, ale teraz już będę dodawała. Dobrze jest dodać 1-2 pomidory. Jak mam na przykład w sezonie papryka, to też dodowu. Tu jest jeszcze seler. Połówka selera. Proszę bardzo, tu jest pietruszka. Super. Jak patrzę na marchewkę, to od razu nasuwa mi się to, że marchewka jest takim warzywem, w której jest duża zawartość witaminy A. I jeżeli się gotuje w rosole, to pojawiają się oczka tłuszczu. Tak jest. I to się nam łączy. I wtedy ta witamina ma ogromne jakby znaczenie dla naszego organizmu. One się po prostu przyswaja. Tak. A pietruszka C, doskonała. I natka, i korzeń. I trzeba powoli gotować, żeby on tak tylko pyrkał. Wtedy on jest najsmaczniejszy. I tak też u nas A będzie. Jeżeli to jest polski drób, to ten rosół będzie doskonały. Cebula spalona, czuć. Czuć zapach. Czuć. I tak właśnie ma być wrzucona do rosołu, który się gotuje. Dokładnie, wtedy jest cały ten aromat. I nie wiem, też. Czy pani tak robi, ale ja sola rosół dopiero pod koniec, kiedy on wszystko uwydatni, te smaki. Tak właśnie powinno to wyglądać, ponieważ wszystkie produkty, które są w rosole, one muszą jakby same oddać wszystko, a sól jest tym produktem, czyli przyprawą, którą się dodaje na końcu. Pani Celino, teraz będziemy robić rolady z naszych udek. Ja może sobie oblekę, mam tu kazie rękawiczki, bo muszę wytrybować z kości te właśnie udka.
Jakby pani mogła zetrzeć na tarce pieczarki? Mam tu zmielone mięso indycze, może być? Ależ jak najbardziej tak. Dzisiaj królem stołu jest drób. Jako, że indyk ma 7, 8? 7 gatunków różnego mięsa, o różnych kolorach i o różnych smakach. To ja zabieram się tak za pieczarki. A ja słuchajcie, muszę posiekać cebula. I ta cebula zeszklemy na złoty kolor. Potem dodamy tam namoczone, podsuszone podgrzybki. Tych podgrzybków naprawdę malutko, 20 gramów. Na 4 kitka mamy 25 deko pieczarek. I tego mięsa też jest 20-25 deko. Mamy tu patelnia, masełko, bo nie może być inaczej. Ja może to sobie przestawię, tak. A jeżeli już była mowa o skórze drobiowej, to chcę powiedzieć, że ze względu na to, że drób zawiera bardzo małą ilość tłuszczu i to takiego tłuszczu, gdzie nie jest to skomplikowane, abyśmy sobie to w jakiś sposób kulinarnie wycięli. Czyli co, kurczaka ze skórką można? Też można, ale tutaj sięgam do tego, że pomiędzy tkanką tłuszczową a tkanką mięsną, czyli tak zwanym tłuszczykiem a mięskiem, to jest wszystko pod skórą. Resztę same chudziutkie mięsko, czyli mięsko o niskiej zawartości tłuszczu, jak powiedziałam. I bardzo często jest tak, że młodzież dzisiaj sięga do tego... Po kurczaka. Po kurczaka i nie tylko, po mięso, ale po drób. Po drób, dlatego że jest bardzo łatwo go przyrządzić. Do tego możemy dodawać różne warzywa, owoce, przyprawy, w zależności co lubimy. To tak jak tutaj dodajemy grzyby, dodajemy przyprawy różne, dodajemy zmielone mięso z indyka. No i teraz grzyby na to. Wiadomo, że grzyb jest suszony, namoczony, nie jest obgotowany, stąd też musi trochę tu posiedzieć. I celowo nie wylewam tej wody, bo ona jest bardzo cenna. Ale odda też aromat i smak. Gdyby był gotowany, nie byłoby to takie dobre. Natomiast dokładnie. To tutaj, to będziemy mieć bardzo smaczny produkt. Ja już starłam pieczarki. Super, proszę super. Bardzo. Wiadomo, że pieczarka się bardzo skurczy. Mamy tego ciut chyba za dużo, ale będziemy widzieć. Ja myślę, że sam raz. A ja teraz muszę wytrybować, muszę te nasze udka z kurczaka po mojemu kitka. To jest bardzo proste. Nacinamy wzdłuż kości udowej. I teraz nie powinno się tak robić, bo wiadomo, że nóż się tępi, ale nie da się tego zrobić inaczej. Trzeba po prostu tak po kości jechać. Dochodzimy tu do chrząstki. Nacinamy. Ten drób, który w tej chwili mamy, jest bardzo świeży, ponieważ kostka jest różowa, a nie ciemna. Jeżeli jest ciemna, to wtedy świadczy o tym, no, że drób nie jest taki świeży. A, proszę. I teraz, słuchajcie, robimy następne nacięci. Wzdłuż tej nogi. Tak, aż tu do samego końca. Cała ta noga i ta chrząstka wyciąć. Dobrze by było, żebyście skóry nie rozwalili. No i zaś pojadymy po kości. Tak, żeby uzyskać jak największe wartości związane z mięsem i jak najwięcej mięska, a kosteczki... A to co docieprymy do naszego wywaru, a co tam? Niech jest na bogato. A jak? I tak, bo my przyrychtowano, słuchajcie, taką gardinka. To oczywiście będziemy klepać i z tego powstaną bardzo fajne rolady świąteczne. Mięso powinno być tak jak to, różowe, lekko połyskujące. Tłuszcz od lekko takiego właśnie zabarwienia żółtego do powiedzmy jasno żółtego lub nawet takiego prawie że białego. To widać, że tutaj to jest kurczaczek hodowany już nie przemysłowo, tylko hodowany na polskich paszach, na polskim miejscu, czyli tam w jakimś gospodarstwie. Jeżeli chodzi o drób, to chciałabym dodać również, że nie ma grupy określonej wiekowej, która by zakazywała nam w jakiś sposób spożywanie drobiu. Właściwie drób można spożywać od 6 miesiąca życia. A czy to jest prawdą, że najwięcej białka jest w kaczym mięsie?
Niekoniecznie, bo tutaj zawartość białka to może być w kaczce, może być w indyku, może być w gęsi i może być w kurczaku. Gdy zawartość białka sięga gdzieś od 18 do 25%, więc bardzo wysokie, a jeżeli chodzi o podział tego drobiu na część handlową i część dziką, no to wiadomo, że do handlowej części zaliczamy kury, kurczaki, gęsi, kaczki, indyki. Troszeczkę dolejemy wody z grzybów, podbijemy cały ten smak grzybowy i to teraz musi nam po prostu dobrze odparować, ale to wszystko przejdzie smakiem i aromatem pod grzybka. Tak, i do tego jest widoczny fajny kolor. To co, pani Celino, zrobimy teraz ten farsz. Dobrze, to ja się zajmę czosnkiem. A ja tu może proszę. Wysypię już to z tej patelni. To są pieczarki z podgrzybkiem. Ładnie pachnie. I połączy nam to ten indyk, nie? Sól, pieprz, czosnek, lubczyk i dużo natki pietruszki. Przesiekam ta natka. Dobrze. To ja zajmuję się czosnkiem. Cały ten czosnek? No może tak z 2-3 ząbki pani zostawi. A jaki jest ulubiony pani drób, pani Celino? Mój drób. Lubię gęsinę. No mój gąska. No, o to tak samo. Lubię gęsinę. I dodam tutaj, że gęś to jest mięsko, które jest wysokobiałkowe, ale również jego walory to tłuszcz, który zawiera kwasy omega-3 i omega-6, ale czy lubi pan smalczyk z gęsi? Bardzo lubię i słyszałem, że on obniża cholesterol. Tak, to prawda. Znaczy on, czyli ten tłuszcz. Czyli ten tłuszcz, tak. Zostawiłam 2 ząbki czosnku. Idealnie. Tak. A ja mam natka pietruszki. I teraz dodam pieprzu. Może pani przesolić i przepieprzyć, bo farsz generalnie do rolad może być... Postaram się zachować jakiś umiar, ale nie wiem, czy mi to wyjdzie. Tutaj gdzieś miałam łyżkę, to sól wezmę. Tak trochę łyżką zagarnę. A ja dosypię. Pani już lubczyk dawała? Nie. Suszony lubczyk, a reszta suszonego lubczyku, bo świeżego jeszcze nie ma o tej porze, idzie oczywiście do naszego rosołku. I oczywiście mięso mielone z indyka dodam tutaj. Tak jest. A ja poklepię nasze udka. Słuchajcie, bieremy takie udko, skorą oczywiście do deski. Ważne jest, żeby mieć taki worek. Jak ja to go do nylon beutel. I tłoczek. I tłoczymy, ale ino po mięsie. Tak, worek zabezpiecza. A chyba jeszcze trochę posolę. No myślę, że trzeba będzie go potem lekko przechłodzić, żeby nam się dobrze rolady zawijało. Mhm. No, myślę, że wystarczy. I tak przyrektowana rolada. Opruszamy korzeniem, czyli pieprzem. Dowomy trochę papryki wędzonej. Soli. Chyba konsystencja już jest na dobra. Tyle, że nie muszę już więcej tego mieszać. Chyba, że mi pani na środek do na przykład taką łycha tego. Wystarczy? No myślę, że jeszcze troszkę. To zobaczymy, żeby nie za dużo. No jeszcze. Jeszcze, jeszcze troszkę. Dobrze, proszę. Chyba już wystarczy, żeby ładnie móc to zawinąć. No i zawijamy, kochani, jak po prostu rolada. O. Wszystko to trzeba wsić do środka. Elegancko i momę. Bardzo ładnie. Biały sznurek, może być białonitka. No na pewno, słuchajcie, ciężej się to zawija niż na przykład rolada wołowo, bo to mięso jest bardzo takie delikatne, ale ważne jest potem, żeby przy obsmażaniu zrobić to energicznie, na mocnym ogniu i wszystko będzie w najlepszym porządku. Żeby się ładnie po prostu zamknęło. Wszystko. Tak jest. Momę. Rolada. Troszkę posolimy solą. Można popaprykować, ale nie ma takiej potrzeby. I musimy to obsmażyć na 2 patelniach, bo one są tak wielkie,
że potem ewentualnie przełożymy do jednej, bo wiadomo, że się skurczy, nie? No i koniecznie na maśle i tą stroną kajty skóry nie ma, żeby to się zetło. A proszę mi powiedzieć, czy lubi pan kaczkę? Bardzo. Moje ulubione z jabłkami i nie, no, uwielbiam. Ja również lubię z jabłkami. Jeszcze fajnym mięskiem jest aktualnie mięso, które zaczyna być w modzie, ze strusia. Czy już coś pan przyrządza? Przyrządza, że kiedyś strusia. Podobno w ogóle bez cholesterolu, nie wiem, czy to prawda. No te zdania są podzielone, ale skoro tak się mówi, to znaczy, że jest tym prawda. To co, chyba nam się to zmieści, pani Celino? Myślę, że tak. Ja. O, tak. I jeszcze jedno. Jeszcze jeden tu wlezie, idealnie. Teraz to wszystko zalewamy wodą. Pokrywka. Jakoś godzina 15, bo dość były wielkie te kitka, to się dusi, a potem będziemy próbować, ale w międzyczasie musimy zrobić jeszcze inne rzeczy. Rączka gotuje, rączka gotuje, tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Kochani ludkowie, my już odsadzili nasza zupa, obrali fajnie mięso z kurczaka, mamy tu marchewka, pietruszka, seler, bo wykorzystamy też te warzywa do pasztetu. I teraz może podzielimy się robotą. Pani ja galareta? Będę galaretę robić, a pan pasztet. Dobrze, czyli mamy tu groszek, jajko. Pietruszkę, standardowo, nie? Standardowo i krojone mięsko i jajeczka. A ja do pasztetu, słuchajcie, muszę zrobić bardzo ważną rzecz, a mianowicie muszę zalać te bułki, te rzymły, rosołem, a na patelnia wlewą trochę rosołu. I w tym rosole dosłownie 2-3 minutki będę trzymać wątróbka. Tej wątróbki tu mam 20 deko. Ona musi się sparzyć i wtedy będzie po prostu dużo smaczniejszo. Tak surowo jakby my zmleli, to pasztet byłby taki strasznie ciemny, a my chcemy, żeby pasztet był po prostu idealny. A ja kroję pietruszkę, która wyląduje na dnie tych dwóch małych miseczek. No może ją już miela. Tak. Słuchajcie, robiąc pasztet, pamiętajcie, żeby ta szajba, czyli to oczko, było bardzo drobne. Do jednej miski, do drugiej. I na przemian marchewka, pietruszka, seler tu do ciepna. Proszę nie zapomnieć o marchewce dla mnie. Proszę, już tu podową. Dziękuję bardzo. O. Wystarczy, myślę, że wystarczy. Dziękuję. Warzywa spowodują, że nasz pasztet będzie taki bardzo, bardzo delikatny. Technologicznie drób jest wykorzystywany do wszystkich gatunków wyrobów, które są na rynku. Czyli tak jak tutaj, pasztet, galareta, rolada, wszystko to jest w branży drobiarskiej wykorzystane. Czyli nic się nie marnuje. Nic się nie marnuje. Teraz jajeczka, żeby było ładnie. Później marchewka, żeby było kolorowo. Pamiętajcie, żeby sobie zostawić troszkę rosołu do podlocia tej masy na pasztet, żeby to nie było suche. Jademy teraz wątróbką. Jeszcze troszkę podkradna mięsa. Nie za wiele, żeby dla mnie zostało do galaretki. Może jeszcze trochę pietruszki. Ważna sprawa, jodową do pasztetu surowo cebula. Ta cebula do takiego fajnego smaku. Surowo cebula i czosnek. Ale wonio. Przez ten czosnek i to cebulę, no to tak jest. Dodaje charakteru dla teraz pasztetu. Kochani, będziemy to przyprawiać, a przyprawienie pasztetu to rzecz kluczowa. Bardzo ważna. Gałka muszkatołowa musi być. Jakieś pół łyżeczki, może trochę menu, imbir. Papryka wędzona, taką dobrą łyżeczka. Suszony tymianek.
też płaską łyżeczkę. Korzeniu nie żałujemy. No i jeszcze soli, bo pamiętajcie, że pasztet dość mocno wciąga. I już widzę, że mam to suche, bez tusz. Na ratunek idzie rosołek. Rosołek. Tak samo jak robicie farsz do krokietów, do pierogów, rosół, rzecz święto. No wiadomo, że jak się lepi pierogi, to musi być zimny rosół. A my tu dowomy nasz świeży. O, teraz trzeba to dobrze wyferlać. Przez to, że są warzywa, jest piękny kolor, taki trochę niedrobiowy. Ale to też podkreśla i podbija smak pasztetu, jeżeli są warzywa. Pachnie. Ale wonią. Moja masa jest już bardzo dobra i na koniec jedne jajko, słuchajcie, żeby nam się to wszystko trzymało. I ja nie jestem zwolennikiem, żeby do pasztetu dodawać bułki tartej, bo to są takie niepotrzebne, puste kalorie. I zasada pieczenia pasztetu jest taka, że do keksówki wysmarowanej tłuszczem, wysypanej bułką tartą, dowomy nasza masa. I pasztet się piecze w 180 stopniach przez ponad godzinę. A ja nałożyłam mięsko, które za chwilę zostanie zalane rosołkiem razem z żelatyną. Proszę bardzo, na 1,5 litra, żeby tak był taki mocniejszy, to może z 2 łyżki tej żelatyny. Dobrze. Ale dobrze. Takie płaskie łyżki. Dobrze. A ja jeszcze zrobię jedna rzecz. Ja kocham tymianek. O, jest boski. Tak po wierchu, słuchajcie. O, właśnie tak. To się bardzo fajnie zapiecze. Przypominam, 180 stopni. Jakoś dobro godzina. I dobrze by było na blaszka w piekarniku w lojce troszkę wody, a pasztet dać troszkę wyżej. A ja rozpuszczam żelatynę, która z rosołem, mięskiem i dodatkami będzie dawała piękne doznania smakowe. Jak szykujecie ten bulion do galaretki, on musi być przeprawiony. Za dużo pieprzu, za dużo soli, możecie sobie dać troszkę magii, bo to potem wszystko wciągnie. On pachnie, więc ja w tej chwili to, co mam w tej miseczce, zalewam. I teraz to pójdzie do lodówki. Trochę poczekamy, nie? Tak, później to konsumować. Ale pięknie wygląda. To tak mamy galareta na bogato. Na bogato, jeszcze trochę doleję i będę zalewać drugą miseczkę. O, może niech jeszcze pani jeszcze trochę doje, już pójdę z tym do lodówki. Jasne. O. I myślę, że tu już wystarczy. No idealnie. A teraz długie czekanie. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. No tak sobie myślę, pani Celino, że chyba nam się udało to wszystko. Patrząc na to, podziwiam. Podziwiam galaretę, pięknie która wygląda. Wygląda pięknie i jeszcze w tym takim świątecznym wystroju. Podziwiam pasztet, który oczy już zaczynają jeść. Na pewno nie jest suchy. Bez dwóch zdań, tak jak ma być, słuchajcie. A rolada już mamy na talerzu, bo jest ciepło. Wobec tego spróbujmy i przekażmy to innym, że to, co widzimy, jest naprawdę smaczne i doskonałe. A wam życzymy oczywiście dalszego świętowania, udanego, wszystkiego dobrego. My się chnet widzimy i oczywiście będą ciekawe przepisy. Wszystkiego dobrego. Smacznego, pani Celino. Smacznego. Próbujemy tego naszego kurczaczka. Doskonały. A ten farsz w środku? Rozpływa się w ustach. Który jest farszem z indyka, z tymi grzybkami. Jest rewelacyjny, jest miękka, jest soczysta, tak jak powinna być rolada. A po roladzie będziemy próbować następne. Wszystkiego. Tak, wszystkiego. Nawet jajeczko próbujemy. Też, no bo to tradycja. Wyjątkowo miękka, nie? Moja rolada jest doskonała, jest miękka, jest delikatna i na pewno będzie się rozpływać w ustach. Rączka gotuje.